Dzisiaj miała Pani spotkanie w Stalowej Woli, bardzo ciekawe. Uwrażliwiała Pani seniorów na to, jak się zachowywać w sklepie podczas zakupów. Poruszała Pani sprawę właśnie zwrotu, reklamacji. No a później bardzo ciekawy również temat, jak się zachowywać w czasie różnych spotkań reklamowych. Wiele ludzi niestety wychodzi z takich spotkań rozczarowanych, zostają nieraz naciągnięci. Jakby Pani właśnie mogła takie małe resume tych tematów, które Pani przedstawiła, tutaj nam przybliżyć. Przede wszystkim seniorom chcieliśmy powiedzieć jako urząd, że mają podstawowy pakiet praw. I ten podstawowy pakiet praw, jeśli chodzi o konsumentów, to jest prawo do reklamacji, prawo do informacji i prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. I teraz jeśli chodzi o reklamację, to najważniejsza rzecz, którą trzeba zapamiętać, to że mamy 2 lata od daty zakupu takiej ochrony prawnej, czyli jeżeli rzecz się zepsuje, to wówczas każdy z konsumentów powinien się zgłosić do sprzedawcy z paragonem lub też innym dowodem zakupu i zgłosić reklamację, czyli opisać, co się wydarzyło, czego można żądać, wymiany, zwrotu lub też na przykład naprawy. I to była pierwsza część naszej rozmowy dzisiaj z seniorami. Natomiast w drugiej próbowałam powiedzieć, że są różnego rodzaju przedsiębiorcy działający na rynku, szczególnie ci, którzy zapraszają nas na różnego rodzaju pokazy. Albo na przykład organizują różnego rodzaju jakieś prezentacje podczas wizyty w sanatorium. Lub też zapraszają nas na wycieczki takie trochę bezpłatne, a trochę płatne, bo one najczęściej mają bardzo niskie kwoty, jeśli chodzi o zapłaty. I wówczas konsument jest nagabywany, oferowane mu są różne towary, różne produkty, bardzo często bardzo drogie. Konsument najczęściej na takich pokazach podpisuje umowę o kredyt konsumencki, więc zawiera nie tylko umowę kupna-sprzedaży, ale również zaciąga zobowiązanie jakieś wieloletnie. I przed tym ostrzegałam, mówiąc wprost, że jeżeli chcemy kupować na pokazach, na różnego rodzaju tak zwanej sprzedaży bezpośredniej, to powinniśmy uważać przede wszystkim na to, co to jest za produkt, z kim zawieramy umowę, a jeśli jesteśmy niezadowoleni z takiej umowy, to możemy odstąpić w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Niestety o tym bardzo często nie wiemy, stąd też to dzisiejsze spotkanie, żeby uświadomić konsumentów z tego regionu. Właśnie, jeszcze jakby Pani mogła tak powiedzieć, no wszędzie jest potrzebny rozsądek, no ale ludzie szukają ciekawych ofert, szukają również jakichś upustów cenowych, atrakcji. Wiadomo, dzisiaj każdy się liczy z groszem. No jakby Pani poradziła, no bo czasami rzeczywiście są, jak Pani podkreślała, są uczciwi też przedsiębiorcy, są ludzie, którzy nawet i przychodzą, chcą zrobić coś uczciwie. Jak właśnie do tego racjonalnie podejść, żeby właśnie no, w tej sytuacji no, umieć się znaleźć, która rzeczywiście jest zróżnicowana, bo z jednej strony mamy różne nieuczciwe praktyki, ale z drugiej strony mamy też i ludzi uczciwych, którzy naprawdę chcą nam coś może dobrego zaoferować. Jak właśnie no, tak się znajdować, żeby no, umieć odpowiednio zareagować? Jeżeli chcemy być świadomymi konsumentami, to przede wszystkim musimy wiedzieć, jakie mamy prawa. Jak wiemy już, jakie mamy prawa, to jesteśmy o tę wiedzę bogatsi od tego, który nam sprzedaje, czyli ten, który sprzedaje, nie może nas wprowadzić w błąd. Czyli nie może na przykład powiedzieć nam, że po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się. To jest oczywiście wywieszka, która nigdy nie powinna mieć miejsca, a jeszcze gdzieś się pojawia. Jeżeli znamy swoje prawa, to wiemy, że taki przedsiębiorca, który umieszcza na przykład taką wywieszkę, jest przedsiębiorcą, którego powinniśmy omijać szerokim łukiem. Czyli po pierwsze wiedza, po drugie świadomość tego, co jest naszym prawem, a po trzecie no umiejętne z tego korzystanie, czyli najczęściej porównywanie ofert. Mamy zalew różnego rodzaju produktów, one są dość podobne do siebie. Czym można konkurować? Oczywiście ceną, tak, ale głównie jakością i takim pakietem praw konsumenckich. Mówiliśmy też dzisiaj o zwrocie, czyli takiej sytuacji, kiedy konsument przyniósł jakąś rzecz do domu, nawet ją rozpakował, ale ona mu się po prostu nie podoba, chciałby z niej zrezygnować. W polskim prawie nie ma takiej możliwości zwrotu, ale, ważne, bardzo często przedsiębiorcy w sklepach tradycyjnych oferują coś takiego jak 7, 30, 90 dni do namysłu na tak zwany zakup na próbę. I to jest fantastyczne, że przedsiębiorca coś takiego proponuje, konsument z tego korzysta, ale musi wiedzieć, że jest to coś dodatkowego. Czyli tak naprawdę jeszcze raz wracamy do tego, o czym powiedziałam na samym początku. Świadomość i umiejętne korzystanie z tego.
Właśnie. Jeszcze może taka jedna rzecz na koniec. Zostało to też dzisiaj na spotkaniu poruszone właśnie ze strony państwa. Bardzo dużo jest ofert różnego rodzaju telefonicznych. Nazywam się tak i tak, reprezentuję tą firmę. Chcę panu powiedzieć, że pan wygrał, że pan został wylosowany, że proszę przyjść. Właśnie bardzo dużo nieraz takich ofert ludzie, nieraz nawet po kilka dziennie. Jak się wobec tych właśnie telefonów, no które jednak z góry, albo bardzo często my jesteśmy fundacją, my zbieramy pieniądze na coś. Od razu takie telefony budzą jednak jakąś rezerwę, bo jednak takie instytucje to działają oficjalnie, nie przez telefon. Jakby pani właśnie jeszcze do tych różnych ofert telefonicznych tutaj się ustosunkowała? Przede wszystkim jako konsumenci musimy wiedzieć, że nie zawsze tam po tej drugiej stronie jest rzeczywiście uczciwy przedsiębiorca. Jeżeli to jest uczciwy przedsiębiorca, to najczęściej się przedstawi, powie, jaką firmę reprezentuje, podkreśli to, z czym dzwoni, z jaką ofertą, jasno przedstawi warunki. Jeśli te wszystkie elementy nie zaistniały i my nie wiemy, kto dalej do nas dzwoni i jest przedsiębiorca, który podszywa się pod na przykład dotychczasowego dostawcę usług i mówi, że a ja dzwonię z telekomunikacji, a ja dzwonię z energetyki, a ja dzwonię z gazu, a tak naprawdę nie wiemy, kto tam jest po drugiej stronie. I tak naprawdę tylko chodzi o to, żeby wykorzystać naszą niewiedzę, skusić nas na jakieś aneksowanie, nową umowę, cokolwiek, ale tak naprawdę praktykę nieuczciwą. To oczywiście jest to niezgodne z prawem, natomiast jak możemy się temu przeciwdziałać temu? Jeżeli ktoś do nas taki dzwoni, coś oferuje, to poprosić, że my chcemy sprawdzić, czy jest ta oferta uczciwa, poprosić o numer telefonu, możemy do naszego dotychczasowego dostawcy usług zadzwonić i spytać, czy jest nowa oferta na energetykę, bo ktoś do nas dzwonił, czy jest jakiś nowa taryfa, bo my chcieliśmy się spytać, bo ktoś do nas dzwonił i coś oferuje, a my nie wiemy. Najczęściej ten dotychczasowy operator powie, czy rzeczywiście wystąpił do nas z jakąś ofertą. Jeżeli nie, to już mamy jasną informację o tym, że jest to wprowadzenie w błąd i powinniśmy takich oszustów następnym razem odrzucić, jeżeli do nas dzwonią. Najsensowniejsze i najrozsądniejsze dla seniora jest to, aby taką umowę, zanim zawsze zostanie zawarta, skonsultować z kimś, z rodziną, z sąsiadami. Jeżeli zmieniamy umowę o dostawcę usługi telekomunikacyjnej, bo chcemy mieć inne zupełnie usługi, może taniej, może inaczej świadczone, bo jesteśmy niezadowoleni, to wszystko można. Ale przede wszystkim trzeba sprawdzić po pierwsze, dokąd obowiązuje nasza stara umowa i na jakich warunkach zawierana jest nowa i z kim, bo to jest istotne. Czyli zawsze rozsądek, myślenie, upewnienie się. Jest również powiatowy rzecznik konsumentów, o czym pani mówiła i zachęcała pani do kontaktów. I wtedy po prostu człowiek będzie bezpieczny, żeby wszystko, co robił, robił dobrze i ku swojemu pożytkowi. Tak. To prawda. Przede wszystkim to, o czym mówiliśmy jeszcze, to również to, że konsument ma prawo do bezpłatnej pomocy. I od tego jest miejski rzecznik konsumentów, czy też powiatowy rzecznik konsumentów. W Stalowej Woli również macie państwo rzecznika konsumentów. To jest istotne, żeby jeżeli jest problem konsumencki, zgłaszać się właśnie do niego, nie ukrywać tego, nie wstydzić się, nie zostawiać na ostatnią godzinę, przyjść i powiedzieć, co się wydarzyło. Są przypadki, w których rzecznik będzie mógł pomóc, są przypadki, w których po prostu powie, że w tym wypadku jest tylko i wyłącznie droga sądowa, ale to też jest dla nas istotna informacja. Są również takie sytuacje, w których rzecznik po prostu doradzi. On nie podejmie za nas decyzji, ale doradzi nam, która z tych ofert, czy które z tych możliwości są rzeczywiście dla konsumenta korzystne. Świetnie. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.